Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Allerbon, zawierającego wysokiej jakości olej z czarnuszki siewnej. Te małe, niepozorne ziarenka to czarnuszka siewna. Znali ją starożytni Egipcjanie. Podobno w grobowcu Tutenchamona znaleziono naczynia po oleju z czarnuszki. Pisał o niej Hipokrates, Galen, Awicenna, z polskich zielarzy Marcin Urzędowa i ksiądz Kluk. Czarnuszka siewna, Nigella sativa, to gatunek roślin z rodziny jaskrowatych, inaczej zwany czarnuchą lub kminem czarnym. Nazwa utworzona została przypuszczalnie ze względu na barwę nasion. W stanie naturalnym czarnuszka siewna występuje na obszarach suchych, subtropikalnych i umiarkowanych strefach Europy i Azji oraz północnej Afryki. Roślina ta uprawiana jest również w Polsce. Nasiona czarnuszki zawierają od 30 do 50% oleju, w tym olejki eteryczne to około 0,4 do 2,5%. Oprócz tego w oleju z czarnuszki znajdują się garbniki, alkaloidy oraz saponiny. Bardzo ważne jest właśnie ze względu na zawartość tych olejków eterycznych, aby olej z nasion czarnuszki tłoczony był na zimno, a następnie przechowany w szczelnie zamkniętych pojemnikach bądź najlepiej pod postacią żelatynowych kapsułek. Badania naukowe wykazują, że ciała czynne zawarte w oleju z czarnuszki hamują uwalnianie histaminy, mają także działanie przeciwzapalne w układzie oddechowym, hamują również kurczliwość tchawicy i jelit i zalecane są do stosowania u osób z problemami alergicznymi. Skuteczność oleju z czarnuszki w alergii potwierdzono w badaniach, które przeprowadzono na dzieciach. Dowiedziono w nich, że czarnuszka, konkretnie olej z czarnuszki, w dawce 3 razy dziennie po 500 mg, skutecznie hamuje alergię i to na poziomie kataru siennego, astmy alergicznej, ale także alergię skórną, jak i alergię pokarmową. 80% przypadków dzieci miało po czarnuszce poprawę. Co więcej, w innym badaniu pokazano, że mamy znakomite efekty porównawcze z lekami. Lek cetyryzyna, typowy lek antyalergiczny, był porównywany z czarnuszką i okazało się, że działa ona dokładnie tak samo, ale ma też inne pozytywne własności. Otóż czarnuszka nie wywoływała senności, a cetyryzyna tą senność wywoływała. Co za tym idzie? Cetyryzyny nie powinno się stosować, gdy się chce poradzić samochód, a olej z czarnuszki można. Olej z czarnuszki siewnej nie jest przeznaczony jedynie w przypadku alergii wziewnej, jak katar sienny czy astma, ale także pokarmowej. Cóż dziwnego, okazuje się, że osoby, które w okresie pylenia mają katar sienny, czy też objawy astmatyczne, w okresie poza pyleniem mają również objawy alergiczne, takie troszkę inne, otóż na przykład zatkany nos. Świadczy to o tym, że te osoby mają alergię pokarmową. Dowiedziono, że 30% osób z alergią wziewną ma towarzyszącą temu alergię pokarmową na inne pokarmy. Pyłki traw powodują, że dana osoba ma większą skłonność do alergii na zboża. Czy alergia to jedyny kierunek działania czarnuszki? Otóż okazało się, że nie. Jest to bardzo dobrze przebadany surowiec. Na przykład naukowcy z Uniwersytetu Thomasa Jeffersona ze Stanów Zjednoczonych na takiej konferencji, która odbyła się w Stanach, to była konferencja Amerykańskiego Towarzystwa Walki z Rakiem, stwierdzili i przedstawili badanie, którym wykazali, iż czarnuszka jest w stanie zmniejszać masę guza, konkretnie guza nowotworowego w raku trzustki u myszy laboratoryjnych. I to 2/3 z tej grupy badawczej. Czy zatem czarnuszka leczy raka? No, na razie możemy to powiedzieć, że owszem, ale u myszy. Bo żeby powiedzieć, że leczy u ludzi, to należałoby przeprowadzić szersze badania. One póki co jeszcze nie zostały przeprowadzone. Ale czarnuszka leczy raka również u
zwierząt laboratoryjnych z rakiem jelita grubego, więc prawdopodobnie można by ją było w nowotworach stosować. Ja zalecam swoim pacjentom, dlatego że jest to produkt bezpieczny. A zatem dlaczego nie dawać go, skoro jest bezpieczny, tani i prawdopodobnie skuteczny? Czy zatem czarnuszka tylko w nowotworach? Nie. Działa przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, przeciwgrzybicznie. Likwiduje pasożyty jelitowe. Naukowcy, zwłaszcza z krajów arabskich, z Egiptu, z Pakistanu, z Turcji, przeprowadzili liczne badania. Stwierdzono, że czarnuszka jest w stanie usunąć glisty, tasiemce, owsiki, więc wszystkie te pasożyty, które dotykają naszych milusińskich wieku przedszkolnym. Czarnuszka to także znakomity surowiec, który ma działanie regenerujące na komórki. Regeneruje komórki wątroby, nerek. Takie dane w literaturze naukowej można spotkać. Cóż, czarnuszkę spróbowano też stosować u zdrowych osób. Jakie będą efekty działania? Okazało się, że czarnuszka u pań w wieku 22 lat, średnia ta grupa była w tym wieku, obniża poziom cholesterolu, trójglicerydów, obniża poziom cukru, glukozy z surowicy krwi oraz poziom prolaktyny. Jeżeli chodzi o glukozę z surowicy krwi, czyli o cukrzycę, proszę pamiętać i uważać, osoby, które chcą spożywać czarnuszkę, muszą wiedzieć, że ona dość silnie obniża poziom glukozy z surowicy krwi. A co za tym idzie, jeżeli ktoś ma wyrównany poziom glukozy, jest na insulinie i ma idealne, wyrównane glukozę, biorąc czarnuszkę, musi zmniejszyć ilość jednostek insuliny, którą sobie podaje. Jeszcze ciekawsza sprawa jest taka, że u zwierząt laboratoryjnych wykryto, że stosowanie u nich czarnuszki w przypadku laboratoryjnie wytworzonej cukrzycy u nich powoduje, iż nie uszkadzają się nerwy przy cukrzycy, a ludzie z przewlekłą, długą cukrzycą mają często syndrom, który nazywa się polineuropatia, więc u zwierząt laboratoryjnych ona hamuje polineuropatię. I doszliśmy, proszę Państwa, do tego, z czym mi się zawsze kojarzyła czarnuszka. Otóż czarnuszka mi się zawsze kojarzyła z Egiptem. Posypane bułeczki, pieczywo w Egipcie nasionami czarnuszki, pięknie pachnące, aromatyczne. Mi się z tym kojarzyła czarnuszka. W życiu nie przypuszczałem, że ona ma takie własności terapeutyczne. Ale gdzie jeszcze czarnuszkę w kuchni można zastosować? Można nią zastosować do kapusty kiszonej. Zyskuje ona wtedy bardzo specyficzny, oryginalny, orientalny zapach. Czarnuszkę używają niektórzy zamiast pieprzu, gdyż ona ma taki właśnie gorzkawy, ostry posmak. Czarnuszkę używa się do serów żółtych, robi się z niej likiery. Czy Państwo wiecie, że czarnuszka ma więcej witaminy C niż pietruszka? Więc jest to takie zioło, które ma bardzo szerokie spektrum działania. To takie zioło, o którym pisał Hipokrates, że aby ono było i pożywieniem, i zarówno lekarstwem. Czarnuszka to surowiec zielarski o bardzo niskiej toksyczności. W zasadzie jest nietoksyczny. Ważne jest, żeby stosować czarnuszkę w postaci oleju tłoczonego na zimno i żeby to były kapsułki zamknięte, żeby on nie parował, ten olej eteryczny. Czarnuszka działa w bardzo szerokim zakresie. Jest to naprawdę holistyczne zioło. Muzułmanie mówią, że prorok Mahomet pewnego razu powiedział, że czarnuszka wyleczy wszystko poza śmiercią. Nie jestem muzułmaninem, ale z tym stwierdzeniem Mahometa to się chyba zgadza. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Allerbon, zawierającego wysokiej jakości olej z czarnuszki siewnej.